Pozostajemy jeszcze w semiku województwa. Przed uroczystą sesją marszałek Jakub Heustowski poinformował, że oni, troje radnych, przechodzą do klubu Koalicji Obywatelskiej. Tym samym, klub ruchu Tak dla Polski przestaje istnieć. Jak powiedzieli dzisiaj marszałek Jakub Hełstowski oraz szef Śląskiej Platformy Obywatelskiej Wojciech Saługa, puentujemy dzisiaj współpracę, którą zawiązaliśmy 20 listopada ubiegłego roku, gdy powstał nowy układ władzy w Sejmiku i staliśmy się z grupą marszałka Hełstowskiego koalicjantami. Jak twierdzą zgodnie radni, nie jest to porozumienie zawarte tuż przed najbliższymi wyborami, ale to krok w kierunku najbliższych wyborów samorządowych. Radni tak dla Polski pozostają w swoim stowarzyszeniu samorządowym, ale jako stowarzyszenie przystępują do klubu KO obecnie. Nie w Sejmiku Województwa Śląskiego decydujący głos ma większość złożona z przedstawicieli PO, lewicy PSL, dysponująca głosami 26 radnych w 45-osobowym Sejmiku. W opozycji są radni PIS.